Witam, witam serdecznie. Są poczucie wystrzałowe, jest dobrze. Pogoda troszkę nie dopisuje, ale podobno opady mają się rozpocząć w niedzielę. Niedziela, poniedziałek, wtorek, burze i tak dalej. Proszę bardzo, takie coś znacie? To może jest 100-150 lat. Niektóre mają i po 200, ładnie, ręcznie wyżłobione, wybite, że tak powiem. Kiedyś to służyło do różnych celów, tak? Kamienne, ręcznie wyrabiane, do prania, do pojenia osłów, baranów i tak dalej. To są klimaty. Takie coś sobie w ogródku postawić. Fajna sprawa. Nawet do 200 lat coś takiego. Ja się cieszę, jak coś takiego mogę zobaczyć. Fajna rzecz. Ja to pierwszy, jak to zobaczyłem, to mówię, no co, no. Pralka do ręcznego prania. Ma tam wlot na wodę, a to ma wylot. Ale co, tak jak powiedziałem, służyły też do, jako wodopoje, pojemniki na wodę dla zwierząt. No taki akcencik, zobaczymy co dzisiaj się uda nagrać. Życzę dobrego dnia i to tyle, cześć. Dobra, dotarliśmy na pierwszy obiekt. Pielęgnacja będzie, ale jesteśmy całą ekipą zimową, czyli 4 osoby, a reszta będzie sobie tu dziubać, tak? Czyli będzie projekt, wykonanie. Oczyszczenie terenu, zasadzenie roślin i tak dalej. Tu mamy dziką szałwię. Dzika szałwia. Mam ją w domu. Coś wspaniałego. No i co? Tu lecą kamyczki ozdobne. A może nie kamyczki, kamienie. Tu wjedzie piasek. Oczywiście pod spód położymy specjalną matę zabezpieczającą przed wyrastaniem chwastów i przeróżnych roślin. Wjadą płotki dekoracyjne. Tu mamy małą palmę Waszyngtonia. No i tu mamy Athanatos, czyli nieśmiertelny. Nieśmiertelnik, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Przeróżne piękne roślinki. Zobaczymy ile tego dzisiaj wykonamy. Nie jestem pewien, że skończymy dzisiaj, bo są dwa wielkie owory. O, tam macie samych hamcurów. A jesteśmy przy jednej taczce. No ale jak tylko się sprawa wyklaruje, to wam nagram co i jak. Pozdrawiam, hej. No i praca trwa. My już jesteśmy przy następnym trawniku. Tam zorganizowaliśmy taki kącik kamienny. Kamienie, drewniane płotki, zielenina. Tu mamy skalniaczka. No i oczywiście teraz tutaj wjadę, oczyszczanie. Ładnie, pięknie. Potem te wszystkie boczne rośliny. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chłopaki tam na górze robią następne skalniaki i tak dalej. Jakieś tam dekoracyjne kamienie. Pokażę wam pod koniec o co chodzi. No, pogoda, jak widzicie, trzaśnie deszczem, ale myślę, że jeszcze nie dzisiaj. No co, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Hello. No na dzisiaj skończyliśmy. Takie ładne rzeczy. Zaraz wam pokażę. A najpierw tutaj pamiętajcie, że trzeba być dyplomatą zawsze. Wenezuela. Idziemy zobaczyć, co tam się stało na dole. Przez cały dzień. Z gołej ziemi stworzyliśmy coś takiego.
Proszę bardzo. Jeszcze nie skończone. Dekor, dekor. Dobrze to wygląda. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i takie rzeczy robimy. Czyli same piękno. Pozdrawiam.